dzień dobry, witam niezwykle serdecznie wszystkich motorsportowych świrów. Tutaj wasz koneser do spraw osiągów. Można powiedzieć, że profesor do spraw... Co ja zrobiłem? Sorry. Koneser do spraw, jak widać, też obsługi komputera, ale przede wszystkim do spraw obsługi bolidu. Drodzy państwo, mistrz Formuły 2 z 2024 roku Korneliusz Rzeźwicki dołączył przełomem do Ferrari. Takim samym przełomem był niegdyś transfer Charlesa Leclerca. On tam po drodze, no dobrze, no nie był może aż tak bezpośredni, ale teraz Ferrari powiedziało all in, wchodzimy w to, żeby spróbować jakoś dogonić, nadgonić, złapać i skrócić ten dystans, jaki dzieli nas i Red Bulla. Zatem, zaczynamy od zajrzenia do segmentu informacyjnego, gdzie dostajemy info od Frederika Vassera o... Jesteśmy przekonani, że bolid od początku sezonu będzie stawiał na wysokości zadania, więc oczekujemy od ciebie rywalizacji w czołówce. To zajebiście, ja od ciebie też bym oczekiwał rywalizacji w czołówce, ale prawdę mówiąc, nie wiem do końca, czego mam się spodziewać po naszym bolidzie, jeżeli chodzi o te najbliższe występy i po bolidzie, ale też przede wszystkim po poziomie trudności, jeśli mam być szczery. To dopiero za 17 dni będę w stanie zrobić, jeżeli Charles Leclerc ma to już w opracowaniu. Ja, żeby to zrobić, to gdy wybierzesz jakieś ulepszenie, od razu zobaczysz pewne informacje na jego temat i szacowany termin. Nie mamy wystarczającej liczby punktów, więc tą wystarczającą liczbę punktów będziemy mieli najprawdopodobniej po Grand Prix Arabii Saudyjskiej. W porządku, oczywiście Charles Leclerc ma to już w opracowaniu, więc on też nas będzie odstawiał dosyć prędko. Nie będzie to wcale takie łatwe, tutaj głowica cylindra, no to też nas nie stać, 400 punktów potrzebujemy, a my tych punktów mamy aktualnie 354. Prawdę powiedziawszy, to też już Charles Leclerc ma w opracowaniu i na te wszystkie wspomagania w BR nas w tym momencie nie stać najzwyczajniej w świecie. Nie mamy wystarczająco dużo punktów. Staramy się jakoś dogonić, będziemy starali się na pewno z całą pewnością być kompetytywnymi zawodnikami, ale no nie będzie to wcale takie proste. Zatem pora wrócić do podsumowania i chyba nie pozostaje nam nic innego, jak po raz pierwszy przejść do pojazdu klasyfikacji, no nie, do podsumowania, drodzy państwo, i do pierwszego Grand Prix, które już za moment. Otrzymaliśmy teraz tygodniowe środki i możemy, to chwila, jednak wstrzymamy to i przejdziemy sobie teraz do BER i w BER możemy sobie zarówno opracować aerodynamikę, jak i podwozie. W coś możemy już tutaj akurat zainwestować. Więc aerodynamika, układ napędowy, może wytrzymałość. W dziale wytrzymałości znajdują się ulepszenia, które może wprowadzić zespół, żeby zmniejszyć zużycie częstości. Układ napędowy. Zastanawiam się, czy ta głowica cylindra u nas nie sprawiłaby, że... Nie, no ta głowica cylindra tutaj dużo by nam sprawiła, więc możemy jak najbardziej to standardowe ulepszenie, które będzie nas, no 20 dni aż na nie musimy czekać, ale zawsze dzięki temu nasz zawodnik też to ma w końcu w opracowaniu i chwała nam za to. Charles Leclerc teraz dostanie ulepszone materiały do skrzyni, my dostaniemy kolejne tygodniowe środki i pytanie brzmi, czy teraz jeszcze, no nie jesteśmy w stanie ich zainwestować przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej, więc... Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać i zobaczyć, jak to ulepszenie będzie się dla nas kształtowało, jak to wszystko się będzie rysować i plasować. No nie jest to najłatwiejszy tor, jest kilka fajnych prostych, są dwa bardzo, bardzo ostre zakręty, wręcz kąty wklęsłe. No i są te, które graniczą, kończą cały tor, ale myślę, że ogółem przejść do przydziału opon. Kurczę, to ja chyba przejść do przydziału opon. Weekendowy przydział opon. Na początku każdego weekendu przytrzymasz od zespołu stałe zestawy opon. Dzięki temu możesz rzucić okiem na opony przydzielone do każdej sesji. Okej, dobrze. Nie rozumiem tego kompletnie, ale przejdźmy już sobie w takim razie bezpośrednio do naszego pierwszego premierowego weekendu wyścigowego. Pierwsza runda z 16. Grand Prix Arabii Saudyjskiej, drodzy państwo. Myślę, że jest trochę jaranko, no przynajmniej z mojej strony. Mam nadzieję, że z waszej też i że w ogóle, mimo tego, że jest bardzo drewniana, głównie z mojej perspektywy, ta kariera w F1, to myślę, że tak czy siak by się wam spodobała. Co wy na to? Proszę, dajcie znać, podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Naturalnie ja będę czekał, czekam w sumie właściwie. A my tutaj mamy, naprzeciwko nas siedzi Charles Leclerc. Jesteśmy sobie elegancko w padoku Ferrari, tak? Chyba tak.
Możemy przejść w takim razie do naszej stacji roboczej. I tutaj mamy kolejną sesję, mamy wiadomości i tutaj mamy cześć. Tutaj Rark, pamiętaj, żeby często sprawdzać, czy nie masz nowych wiadomości, bo weekendy wyścigowe będziesz otrzymywać ode mnie przydatne informacje na temat wyścigu. Przed tobą pierwsza sesja kwalifikacyjna, więc nie przeszkadzam, ale w przypadku pytań pisz śmiało. Dostępne samouczki, aby zwiększyć osiągi bolidu, nie można zaniedbać badań i rozwoju, ważne są także samouczki. Mark, dzień dobry wszystkim, załączam informacje dotyczące weekendowego Grand Prix. Jeżeli macie jakieś pytania, znajdziecie mnie w centrum danych. Ranking kierowców: Max Verstappen, Sergio Perez i Lewis Hamilton. Ranking ekip: tak to wygląda. My jesteśmy na 20 miejscu w tymże rankingu. Chyba wszystko poszło zgodnie z planem z tymi nowymi częściami, właśnie je montujemy. No i Mark, prognoza pogody aktualnie: suchy tor to jest dla nas bardzo ważna i dobra informacja. Zatem teraz mamy wyznaczone zadanie od naszego eksperta do spraw produkcji. Jeżeli chodzi o podwyższenie aktualnego celu, wygląda to następująco. Jeżeli chodzi o tę aerodynamikę i o trwający aktualnie rozwój, no to wygląda to następująco. W opracowaniu jest nasz układ napędowy, nowa głowica cylindra. Jest ona w trakcie opracowania. Charles Leclerc już ma nową skrzynię biegów. My na to będziemy musieli długo, długo czekać. Albo bardzo dobrze jeździć. Jest też i taka opcja. Więc teraz mamy długość sesji, bardzo krótka. Format treningu pełny, format kwalifikacji jedno okrążenie, mogę dać krótkie albo mogę dać pełne. Dajmy sobie jedno okrążenie, długość sesji. Możemy dać sobie bardzo krótkie, trening 30 minut, 60 minut. Matko boska, długość sesji pełna. To trening bym jeździł godzinę. Czekajcie, chcecie mi powiedzieć, że ja będę tu pół godziny, tu pół godziny, tu pół godziny, tu pół godziny, tu. Ale wyścig na 5 okrążeń to tak trochę... To tak trochę smutno, czekajcie, to jest tak. Bardzo krótka, jedno okrążenie. Krótka to jest, wyścig jest 13 okrążeń. To wtedy coś się przynajmniej dzieje. Trening 2-3, to możemy ewentualnie spróbować zrobić to na takiej zasadzie. Zobaczymy, czy krótka, format kwalifikacji jedno. Zobaczymy, czy to jakkolwiek nam zadziała. Trening, weź udział, aby zaprezentować następujące atrybuty. No dobrze, tylko na Boga, dlaczego to trwa aż 30 minut? No dobrze, zobaczymy, czy to faktycznie będzie trwało 30 minut realnych, czy 30 minut bardziej takich nierealnych. Ale zobaczymy. Zaświtał nowy dzień, rozpoczął się nowy sezon, nastał 2024 rok i cała stawka zdecydowanie skupia się na Red Bullu. Wszystko zaczyna się tu, na treningu dowolnym. Rozpoczyna się nowy sezon i jest to bardzo ekscytujące. Kierowcy mają sporo do uporządkowania w głowach. No mamy. Im szybciej jesteś w stanie pracować na torze danych warunkach i przystosować bolid do swoich upodobań, tym lepiej. Potem możesz skupić się na szlifowaniu czasu okrążenia. Przede wszystkim jednak musisz osiągnąć stan, w którym czujesz swój bolid. No dokładnie tak. Ja na razie nie osiągnąłem go absolutnie w żaden sposób. Ale spróbujemy. Spróbujemy to osiągnąć teraz. Zobaczymy, czy uda się nam to zrobić na pierwszych kwalifikacjach. To będzie pierwsza jazda prawdziwego bolidu. Wiem, że proszę o wiele, ale musisz przyzwyczaić się do tego, jak odbywa się sesja treningowa. Rozpocznijmy sezon z przytupem. Przekonamy, że nadchodzący rok może być wielki. Więc ruszajmy. No dobrze, samouczek w garażu. Sesje treningu dowolnego. Sesje treningu dowolnego są kluczową częścią każdego weekendu Grand Prix. To nie tylko okazja, aby poznać tor, ale również szansa na udział w całej gamie programów treningowych, których ukończenie pozwala przyspieszyć rozwój bolidu. Programy treningowe. Ukończenie programów treningowych pozwala zdobyć punkty zasobów niezbędne do wprowadzania ulepszeń. A ustawienia bolidu opony w trakcie tych sesji możesz zmienić ustawienia bolidu, aby ugrać cenę ułamki sekund. Pamiętaj, że zgodnie z regulaminem po każdej sesji treningu dowolnego musisz zwrócić dwa zestawy opon na suchą nawierzchnię zestawu przydzielonych na dany weekend. Dlatego wykorzystaj je do maksimum. No dobrze, chyba nie ma co w takim wypadku. Tutaj mamy szczegóły, mamy strategię wyścigu aktualnie. Zdobądź 50 lub więcej punktów, jeżeli chodzi o nagrody. Przyspiesz upływ czasu. Aha, na takiej zasadzie. Czas do zakończenia. No to ciekawe. No dobrze, zarządzanie paliwem, aklimatyzacja na torze i tak dalej, wiecie co, chyba najprościej będzie, jak po prostu spróbujemy, chociaż raz, wjechać na ten tor, szybkie okrążenie, programy treningowe, możemy zacząć najpierw od szybkiego okrążenia i zobaczymy, jak wielka i kolosalna różnica jest pomiędzy bolidem Tridentu, a pomiędzy bolidem, który ma do zaoferowania nam, już w tym momencie, Ferrari, zatem zaczynamy i powiem wam, że kuźwa, jest różnica, przede wszystkim w interfejsie jest kolosalna różnica, ale i w lusterkach, i we wszystkim, w prowadzeniu, w prędkości. Ale i w ciasnocie tego toru, Jezus Maria, dobrze, teraz poszliśmy tutaj w tym zakręcie bardzo ciasno.
Trochę przegiąłem, ale no dajemy radę. No to chyba powiem wam tak, że ten adaptacyjny poziom SI akurat w moim przypadku będzie jak najbardziej trafiony. Kurczę, bardzo ciasny jest to tor. Max Verstappen, najlepsze okrążenie, minuta 47. Oj, ja dostanę tutaj czas ujemny za ścięcie. Nie dostałem. Dobra, czekaj, jestem skupiony nieprawdopodobnie. Po prostu staram się jakkolwiek, żeby tutaj nie odwalić nieprawdopodobnej imby. Ojejku, dobrze. O, ależ to musiało być przeciążenie, ale z jaką prędkością my tutaj gnamy, to jest po prostu jakiś kosmos, naprawdę. Już 300 km na godzinę. Dobra, czekajcie, cyk, zawijamy. Za bardzo zredukowałem prędkość, niepotrzebne było aż takie zwolnienie. Jesteśmy aktualnie na miejscu 20. Powiem wam, że czuję, że może być brutalne po prostu to, jak się zderzymy faktycznie z Max... Oj! Jak teraz to wygląda, jeżeli chodzi o nasz bolid? Na razie jest w porządku. Ale no... Najszybsze okrążenie... Ej, zrobiliśmy szybsze okrążenie od Maxa! Jak to jest możliwe? Tego nie wiem, ale wykręciliśmy lepsze okrążenie od Maxa. I to pobiliśmy jego czas bodajże o 2 sekundy. O Jezu! Chłopie, zwolnij trochę. O matko jedyna, ale mnie wyrzucił, to jest po prostu nieprawdopodobne, nie? Powiem wam, że patrzę na to z tej perspektywy i zastanawiam się, czy... że w rzeczywistości wsiąść do czegoś takiego, co gna z taką prędkością, to po prostu rakiety, nie? To jest nieprawdopodobne. Jeszcze móc reagować w jakimś tu czasie, przy takich przeciążeniach, móc coś robić. Naprawdę szok. Aj, trochę zderzenia było też. Dobra, teraz mocna redukcja, ale dobrze, 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 bo to było tak wyprowadzenie tego zakrętu, to co ostatnim razem straciłem na tym sporo czasu. Czy uda się nam ten czas poprawić? No mamy pół sekundy szybciej na tym odcinku. Na tym odcinku też pół sekundy szybciej. Zobaczymy może ten wiraż. Oj! No dobrze, nie wyszło tutaj jakoś katastrofa. O, ale ładnie tak z Ferrari jechać, to powiem wam jednak fajny klimat. I czy będzie ten najlepszy czas? Mamy najlepszy czas, pobiliśmy nasz... Nieznacznie, nieznacznie. To jest trzecie okrążenie. Czekajcie, bo staram się jakkolwiek rozczytać tutaj interfejs, zobaczyć, co ja na tym interfejsie mogę faktycznie. Przyjmiemy cię na koniec tego okrążenia. I co to oznacza, że ja już kończę wtedy ten trening, czy nie? A no tak, bo ja przecież mogę sobie zmienić teraz mieszankę na... dajmy sobie ubogie, standardowe, możemy sobie zmniejszyć tutaj, na jakiej mieszance chcemy jechać, żeby przetestować też inną. My jedziemy na hardach. Bottas jedzie na softach, a Verstappen, Leclerc i Piastri na midach. Poczekajcie, nie wiem czy... No dobrze, zjeżdżamy sobie... O Jezu Chryste! Dobrze. Sorry, wjeżdżamy sobie zatem do pit stopu i zastanawiałem się tylko, czy w tymże pit stopie
Chciałbym. Właśnie teraz. Co możemy zrobić? Czy możemy zmienić opony, czy... Okej, jesteśmy... Następuje proces chowania nas. No czy fajnie to wygląda? W lusterkach też elegancko widać. O, i mamy teraz komputery. I możemy teraz w takim wypadku przejść sobie tu do szczegółów. Czas do zakończenia. Możemy sobie to w ogóle, myślę, przyspieszyć jak najbardziej. Możemy sobie to dać. Status toru jest aktualnie zatłoczony. Czysto zatłoczony. Okej, ja w takim wypadku chciałbym teraz, żebyśmy zarządzanie paliwem, strategia wyścigu... Możemy sobie ustawienia bolidu, możemy zobaczyć... Teraz spróbować pojechać na midach? Mieszanka opon dla ostrożnych, dająca większą żywotność kosztem mniejszej przyczepności. Agresywna mieszanka zapewniająca bardzo dobrą przyczepność, ale cechującą się krótka żywotnością. No i midem. Zrównoważona mieszanka bieżnika opon o średniej przyczepności i wytrzymałości. No dobrze, spróbujmy w takim razie wyjechać na... na midach i zobaczmy, czy na midach uda się nam pobić tenże... Właśnie, czy możemy ewentualnie start... Strategia wyścigu, wybierz opony. Czekajcie, to ja wyścigu jeszcze nie chcę tutaj zaczynać. Ale chciałbym wyjechać na tor jeszcze raz i zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o... może programy treningowe teraz byśmy jakieś uruchomili? Aha, to jest tu. Nagrody w zasobach, 3 okrona, zalecane opony... Dobrze, zróbmy w takim razie zarządzanie paliwem. Szybkie okrążenie, wjedź na tor. Masz 17 miejsce w pomiarze prędkości. Naprawdę zaledwie 17? Zapisywanie punktu kontrolnego. Oj, faktycznie jest tutaj zatłoczony ten tor. Zmniejszaj gaz zamiast hamować, nie przesadzaj z mocą. Musisz pobić minimalny czas okrążenia. No dobra, próbuję, ale nie jest to wcale takie łatwe. Program zarządzania paliwem rozpoczęty. Dobra oszczędność paliwa. O matko boska. Zarządzanie paliwem, dobrze. Ule mi skacze trigger teraz. Dobrze, spokojnie. W ogóle bezkonkurencyjnie tutaj, jeżeli chodzi o taki podjazd na prostej. Ale próbujemy tutaj z tym paliwem. Do końca nie jestem, prawdę mówiąc, jakby pewny, co oznacza ten znacznik z przodu. Ale domyślam się, że fioletowy to jest tak najlepszy wynik, jaki możemy tutaj uzyskać. Ale przy jednoczesnym wykręceniu tego minimalnego okrążenia. Ula, ale już teraz wylecieliśmy tu. Faktycznie jest, powiem wam, jest tłoczno. Dobrze, i zaraz zobaczymy, czy na pierwszym okrążeniu jak z tym zużyciem paliwa, ale myślę, że jest całkiem nieźle. No dobrze, to ja poproszę o te liczby. To czekajcie, to muszę poprosić, zjedź do boksu na tym okrążeniu. No dobrze, czyli jedziemy z kolejnym okrążeniem. Powiem wam tak. Mam wrażenie, że mógłbym tutaj spędzić naprawdę bardzo długi czas na próbie przygotowania się do tego wyścigu. Ale może będzie... W tym momencie zastanawiam się, czy nie będzie najlepiej po prostu pójść z tym, co mamy.
i spróbować po prostu się ścigać tak jak należy. Dobra, cyk, spokojnie, tutaj aż tu jest ciasny ten wiraż. Ciekawe, czy tu nie jest ten punkt pomiaru prędkości. O, patrzcie jak teraz, idealnie wręcz. Ale tutaj ten zjazd do boksa. To jest naprawdę, do padoku trzeba zjechać bardzo ostrożnie. No dobrze, myślę, że trzeba podjąć decyzję o ruszeniu na nasz pierwszy wyścig. Rozpocznij ponownie sesję, dyrektor wyścigu. Nie, wracamy sobie z powrotem, możemy przyspieszyć upływ czasu. Możemy wyjść z bolidu? Co? O matko boska, ale to akurat można by było ewentualnie przyspieszyć, nie? No dobrze, czy będzie nam dane przejechać nasz pierwszy wyścig, albo w sumie wziąć udział w kwalifikacjach też bardziej, bo to na razie był trening, więc potrzebne nam jeszcze kwalifikacje i tak dalej, i tak dalej. Musimy jakoś się z tym wszystkim uporać. Czas do zakończenia. No dobrze, niech to tutaj elegancko się zmaga. Możemy obserwować wszystkich kierowców po kolei. W znakomitej większości chyba na hardach i na midach. Pojedynczy kierowcy? Tak się mówi? Matko boska. Mapa zużycia paliwa. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o okrążenie pierwsze. Aklimatyzacja na torze. No dobrze. Ej, jakim cudem my zrobiliśmy najlepszy... Nie rozumiem, ale w ogóle zabawnie to wygląda, ten Korneliusz Rzeźwicki i Charles Leclerc, odwrócone flagi. No dobrze, w takim wypadku możemy przejść po prostu dalej. W takim wypadku, skoro pierwsza sesja treningowa za nami, to czas teraz na drugą sesję treningową. Chociaż prawdę powiedziawszy, chciałbym najbardziej przejść już do sesji kwalifikacyjnej, jeżeli mogę. O ile mogę to pominąć, czy mogę pominąć wcześniejsze? Chyba mogę pominąć wcześniejsze i mogę przejść bezpośrednio. Zaczynasz od sesji kwalifikacyjnej, pominiesz tym samym trening 2 i 3. Ty na pewno chcesz to zrobić. No tak! Dawać mi te kwalifikacje. Zrobimy dobrą robotę. Mam nadzieję. Nie jestem tego o tym przekonany. Wydaje mi się, że nie. Mało prawdopodobne, ale spróbujemy. Punkty zasobów, zmiana sesji, zrywalizacja z partnerem z zespołu, intensywność normalna, porównaj dane z partnerem, okej, okay, czyli na razie tak nie bardzo. Swoją drogą jesteśmy cholernie podobni i nie przemyślałem trochę tego, wybierając de facto awatar naszej postaci. No ale trudno, otrzymaliśmy punkty doświadczenia, nasza ocena ogólna na razie tak sobie. Czas tę ocenę ogólną podnieść fantastycznym wynikiem w kwalifikacjach, a potem najlepiej w wyścigu. Byłoby idealnie wręcz. Jeddah, jeden z najszybszych torów w kalendarzu, ale zobaczymy, kto okaże się najszybszy. Grand Prix Arabii Saudyjskiej, tak, to są kwalifikacje i zostały nam tutaj do wyboru albo softy, albo zarezerwowane na wyścig zarezerwowane to na kwalifikacje zwrócone. No dobrze, no to w takim wypadku nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wjechać na tor, który podobnoż jest czysty. Robimy to jak najlepszy wynik staramy się osiągnąć w kwalifikacjach. Zaczynamy, drodzy Państwo. Już zaczęliśmy od przestrzelenia pierwszego zakrętu i otrzymaliśmy od razu ostrzeżenie od FIA. Ktoś tam za nami siedzi jednak nam na ogonie. To niedobrze, bo będzie mnie stresował. Ojejku, powiem wam, że... Ależ on pruje teraz. Ej, to on tak szybki był wcześniej? Masakra, jeden z najszybszych torów, a ja tutaj staram się trzymać taką prędkość mocno asekuracyjną. Dobrze, elegancko, pokonany ten zakręt. 170 na godzinę mniej więcej.
Teraz trzeba zredukować, skoczyć tu i od razu odkręcamy manetkę. Tak jest, dobra, szybka redukcja, szybko i lecimy z tematem. Minuta 5. Nie mamy trochę jakiejś próby kontrolnej de facto, jeżeli chodzi o to okrążenie, żeby porównać ten czas, chociaż wtedy mieliśmy 1.39 bodajże? I to był najlepszy czas na treningu. Pytanie tylko, czy treningiem, a kwalifikacje kwalifikacjami? I co to za czas był? Co on nam dał? Czy naprawdę pierwszy? Oj, może się okazać, że ten poziom trudności, drodzy widzowie, to jest nadal za... No tak, no 2 sekundy odstawiamy sobie Maxa Verstappena i Leclerca. Oj, powiem wam tak, w sensie spoko, fajnie, dobrze się bawię, ale mam nieodparte wrażenie, że trochę za łatwo, ale no jeżeli ktoś oczekiwał jakiejś przebojowej historii, rywalizacja z partnerem zespołu przed rywalem. O, patrzcie, jaki Charles Leclerc kręci głową z niedowierzaniem. No i dobrze, dzięki temu zyskaliśmy na pewno tutaj dobre statystyki. Jesteśmy blisko 75. Naszym celem, pragnę przypomnieć, jest 79 albo 80. Jakoś tak. No dobra, czas na wyścig. Faktycznie, pierwszą rundę. I to jest też wyścig, w którym mamy te do czynienia z 16 okrążeniami, o ile dobrze kojarzę. I teraz to już jest nieruszalne, tak jest, podjęliśmy decyzję o takiej sesji, no to w tym momencie musimy na tej sesji się skupić. Jedda tutaj jeden z najszybszych torów tego sezonu, ma najwięcej zakrętów, trasa jest wąska, więc zachowaj czujność, pędząc maska w maskę z innymi bolidami. Zakręt numer 22 zaskoczył już niejednego kierowcę i nie rozpędzaj się za bardzo na początku sektora trzeciego. Daj z siebie wszystko, zależy nam na twoim wyjściu. Pamiętaj jednak, że na twoim głównym przeciwnikiem jest Charles. To na podstawie tego pojedynku wszyscy będą cię dzisiaj oceniać. Ja pierdzielę, ale tu jest w ogóle nieprawdopodobnie toksyczna relacja. Zaczynamy, moi mili. Pierwsze Grand Prix w zespole F1. Scuderia Ferrari. Ruszamy na tor Jeddy w Arabii Saudyjskiej. Najszybszy, najbardziej kręty, no może najbardziej kręty nie, ale najszybszy i jednocześnie tor z największą liczbą zakrętów. Interesująca specyfikacja. Zapowiada się również interesująco. Zatem teraz czekamy na animację wprowadzające i zobaczymy, jak też, powiem wam, że trzeba będzie dosyć szybko spróbować przynajmniej dojść do ładu i składu, jeżeli chodzi o całą strategię i taktykę na przenoszenie, zmienianie opon, kiedy zmieniać te opony, jaki komplet ustalić, kiedy, co i jak. Ja tego nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzisiejszy dzień położy kres plotkom i spekulacjom na temat faworytów, bo oto rozpoczynamy pierwsze zawody sezonu, które zapowiada się naprawdę niesamowicie. Witajcie na torze, rozpoczynamy pierwszą rundę Mistrzostw Świata Formuła 1. Jeddah. Przyjrzyjmy się mapie topograficznej toru ulicznego w Jeddzie. Jak widać, kierowcy mają tu do pokonania kilka wymagających zakrętów. Zobaczymy, w jakim stopniu zespoły wykorzystały ten weekend. Czas przeznaczony. No kulki. Kuliki mnie zaczepiają. Czyżby się... Nie mam pojęcia. O! Cowboy ustawia się na pole position. Jakiś totalny no-name. Na P2 Max Verstappen. Nie no, świetnie się będzie jechać. Charles Leclerc, Perez, Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton i Fernando Alonso. Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg i jako ostatni Esteban Ocon. And alongside me in the commentary box, my old friend, Anthony Davidson. Now it's a new season, plenty of new opportunities. Proszę się pokazać wszystkim. Start with a question we may have asked last year as well. Co obuzujecie? Max Verstappen. That's what they're hoping for. And that's what we're hoping for as well in some ways, because we don't want to see just one driver or one team running away with it this season like we had last year. Dobrze, trochę się nie skupiłem, najmocniej przepraszam, ale tu królik mi nie robił raban obok.
Fantastycznie, trzymamy wszyscy kciuki, ja również trzymam kciuki. Mam nadzieję, że kciuki to ja teraz będę. Wczorajsze kwalifikacje dały nam znakomity początek sezonu, ale to tylko połowa roboty. Musimy zamienić pole position na zwycięstwo, żeby to się naprawdę liczyło. Strategia wyścigu. Strategie wyścigowe są wykorzystywane przez zespół, żeby określić czas zjazdy do boksu i dobór opon. Strategie mogą być personalizowane lub narzucone. Spersonalizowane są oparte na określonych danych pozyskanych podczas programu treningowego strategii wyścigu, dzięki czemu strategia jest dostosowywana do twoich umiejętności i osiągów. Narzucone strategie opracowuje się na podstawie danych z przeprowadzonych symulacji. Teraz tak, tu mamy strategię domyślną, przewidywane, wytrzymałość opon, strategia alternatywna, mamy jeden zjazd do boksu, 13 okrążeń, czas to około będzie 19 minut. Ja pitole, ja będę się 19 minut bez przerwy ścigał. Matko jedyna, obciążenie paliwem, tu możemy zwiększyć nas obciążeniem paliwem, paliwa. I pojechać albo na pełnym tanku, przez co... Tu mamy okno do boksu, możemy to wydłużyć. Limit opon, opony miękkie i opony średnie. Nie, to najpierw będzie lepiej, będzie zacząć na softach. I zrobić to w taki sposób. Czyli trochę przedłużyć. Dostosowano. Możemy w takim wypadku jeszcze w ogóle zredukować ten czas. Ostrzeżenie, nie tankując bolidu do pełna, musisz uważać na zużycie paliwa, wystarczyło go do ukończenia wyścigu. No to nie, to ja chyba wolę jednak mieć tak 30 kg paliwka, tak spokojnie przynajmniej. No dobrze, spróbujmy zatem strategię domyślną wybrać. Ustawienia bolidu natomiast, ustawienia prędkości maksymalnej w porządku, niech będą ustawienia prędkości, albo wiecie co, ja chyba wolę zrównoważone, nie ma nic innego już teraz, nie pozostało nam nic innego jak tylko rozpocząć wyścig. 13 okrążeń, Jezus Maria, to już! I jest obok nas Max Verstappen i on już atakuje, Max zostaw mnie, nie atakuj! Matko boska, dobrze, spokojnie, byleby tylko nie odwalić pierwszego bączka, byleby tylko nie popełnić błędu, odstawiliśmy już... Zaskakująco zostawiliśmy resztę stawki za nami, ale spokojnie, to do czasu pierwszego zakrętu. Chociaż no nie, no już tutaj minuta przewagi nad Maxem, nad resztą ekipy się samoczynnie tworzy na dobrą sprawę, bez jakiegoś wielkiego wysiłku z mojej strony. Więc wydaje mi się, że chyba tak czy siak, trzeba będzie jakby ten poziom trudności zdecydowanie zwiększyć, bo w ten sposób trochę ciężko będzie tutaj o jakąś kompetytywną walkę. No, no umówmy się. Nie wiem, czy jest taki kierowca na świecie, który byłby w stanie odstawić Maxa Verstappena w trakcie pierwszego okrążenia na 3 sekundy. Chyba, że Max by zapomniał ruszyć, no to może wtedy, no. Czyżbyśmy mieli teraz pomiar prędkości? Ale jest blisko nas w sumie! Teraz się rozpędza, mam wrażenie, że na tych prostych to jest on zdecydowanie agresywniejszy. Chociaż dopiero teraz na wiraż wjechał. 3 sekundy tej przewagi niemal, że te 3 sekundy się utrzymują cały czas. Najszybsze okrążenie, minuta 38. Okej, czyli w tej sekundzie mamy włączone DRS. Otrzymaliśmy ostrzeżenie za ścinanie zakrętów. Ale nieznacznie tam go podcięliśmy. Dobrze, okej. Udało się nam troszeczkę skorygować to, jak pojechaliśmy fatalnie. Ajajajajaj, dobrze, wróciliśmy, jest, okej. 5 sekund już prawie. Ale jakichś uszkodzeń bolidu to nadal chyba nie widzę jakoś specjalnie. Czekajcie, jeszcze raz przejedziemy sobie tu. A gdzie indziej mógłbym pojechać? No nie no. Drodzy widzowie, trzeba będzie na pewno, z całą pewnością trzeba będzie ten czas, poziom trudności zwiększyć.
żeby ten czas trochę zredukować, no bo to jest przegięcie, żebyśmy mieli 5 sekund przewagi nad Maxem Verstappenem, 7 nad Perezem, 8 nad Leclerciem. Jakby to była sekunda jeszcze, no to okej, to wtedy to jest to w miarę akceptowalne, ale i tak uważam, że lepiej byłoby zarzucić taki tryb, który by faktycznie stawiał nam jakieś wyzwanie. Może nie za duże, ale mimo wszystko. Dobrze, drugie okrążenie za nami. Pobiliśmy wynik. Uj, no teraz już dostaniemy karę. Nie, dostaliśmy nadal tylko ostrzeżenie. Dobrze. Przepraszam, nic już nie ścinam. Dajcie mi spokój. Nie rozumiem tak samo w sensie o co chodzi, jeżeli chodzi o ten wykaz procentowy dyferencjału, balans hamulców naprzód. To jest dla mnie w ogóle jakaś czarna magia, nie? Ale... damy sobie 30 na dyfer, dlaczego by nie? 35 nawet dałem. Proszę bardzo. Czy to mi coś dało? Nie mam bladego pojęcia. Pewnie tak. Ale czy mi to dało, jeżeli chodzi o jakiś tutaj wykres tych informacji, czy ja coś z tego rozumiem? Absolutnie nie. Pewne informacje o wyścigu. Jesteś na pierwszej pozycji. Verstappen jest za tobą. O, dużo. Eleven laps to go. No dobrze, dużo tych okrążeń mimo wszystko. No ale tak, no jeżeli to ma być 20 minut jazdy, nieprzerwanie, na takiej koncentracji... masakra. I to jest i tak 20 minut. A w rzeczywistości, panowie Leclerki, Verstappeny, Perezy i Russelle, myślę, że 50 okrążeń tutaj, przy takiej prędkości, przy takim obciążeniu. Pojedziesz na midach? Ale to czekajcie, no nie, no to halo, to mówiliśmy, że gdzieś dopiero koło 9 okrążenia. Kuźwa, no i dostaliśmy w końcu, no. For obvious corner cutting. No dobrze, no i teraz się zaczyna robić nieciekawie, bo prawdę mówiąc, ta nasza przewaga nad Verstappenem w tym momencie, ona już nie wygląda aż tak okazale. Trzeba pamiętać o tym, że mamy te 3 sekundy kary za ścinanie zakrętów. No ale spójrzmy prawdzie w oczy, też w pełni zasłużone te 3 sekundy kary za ścinanie zakrętów, bo robiliśmy to z premedytacją. Aha, nie ma nikogo przede mną, bardzo dobrze, to jest świetna informacja. Zmień na średnie opony, czas ostatniego okrążenia. Poziom paliwa, informacje o pit stopie, możemy zapytać o... paliwa mamy na 11 okrążeń. Czyli co, my cały wyścig zrobimy na jednym baku? Na to wychodzi. Osiem sekund przewagi już nad Maxem Verstappenem. No to... uważam, że jeżeli to ma automatycznie dostosowywać poziom trudności, no to już dawno powinno nam go podnieść. W obecnej sytuacji będziemy prowadzić w mistrzostwach, fantastycznie. Jezus Maria, no nie, 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 ja się zagapiłem na tym pan. Dobrze, no to teraz w takim wypadku jakby posiadanie tych 8 sekund przewagi nad Verstappenem jakby ma sens. Ale ja naprawdę po prostu się zagapiłem na ten panel. Jak ja mam niby czytać te wiadomości przy jednoczesnym sterowaniu nad bolidem, kontrolowaniu tych informacji, które się tutaj pojawiają, które są dla mnie faktycznie, prawdę powiedziawszy, totalną zagadką. Fantastycznie. Dobrze, 5 okrążeń za nami. Przewaga nad Verstappenem wynosi 6 sekund. Już tylko 5. A tu chyba się zaraz teraz otworzy okno na pit stopy, tak mi się wydaje.
Ej, co on tak nagle zaczął nadganiać? Ej, chłopie! Ty no, ale goni! Co tu się dzieje, jak facet nagle zaczął... Ej, no i teraz lipa, bo teraz jesteśmy drudzy! Młody człowieku, z jaką ty prędkością jedziesz? Nie, proszę, nie dawajcie mi... Nie dawajcie mi kary. Dziękuję. Partner zespołu jest w boksie. Przewaga wobec partnera zespołu wynosi 11 sekund. Okej, wszyscy teraz zjechali. Kurczę, to powiem wam tak. My nie zjeżdżając teraz musimy zrobić jak największą, jak się tylko da, przewagę, żeby wykorzystać ten fragment. Okej, mój czas skacze? Okrążenia? Naprawdę? Nie powiedziałbym akurat czegoś takiego, ale no niech będzie, skoro wy tak uważacie, to pewnie wiecie lepiej, bo przecież macie te wszystkie wskaźniki w komputerkach. Dobrze, fantastycznie. I bierzemy z prawej strony. I kiedy ja mam w takim razie na ten pit stop zjechać? To jest bardzo dobre pytanie, tylko chciałbym przeczytać te informacje. Zejdź do boksu na tym okrążeniu. Pełne informacje o wyścigu. Kierowca przed tobą. Stan pojazdu, stan opon. Czy ja już powinienem... Teraz, stan opon. Cyk. Póki co opony nie są zużyte, dbaj o nie dalej. Czyli nie muszę jeszcze zjeżdżać. Aczkolwiek to na pewno na nowych oponkach będę szybszy. Pamiętaj, zjedź do boksu w tym okrążeniu. Dojeżdżając uważaj na odległość od linii ograniczenia, jeżeli nie jedziesz za szybko. Dobrze. Zjedźmy do boksu na tym okrążeniu. O, panowie, spiszcie się, jeżeli chodzi o czas tego pit stopu. Elegancko. Dobrze, i mamy na plecach Maxa Verstappena. Jeszcze tylko jeden stop. Ta strategia przewiduje jeszcze jeden stop. Nie no, jeszcze jeden? Nie powinienem. O, Perez też zjechał do boksu. Wyprzedza nas Piastri, wyprzedza nas Russell. Możemy ruszać, obyło się bez problemów. 2,9 sekundy, okej. Ostatni zespół 5 okrążeń, szacowana żywotność 26 okrążeń. Czy to było wcale takie, czy to było faktycznie potrzebne, żebyśmy teraz zjeżdżali? Nie wydaje mi się, ale jest obok nas... Jest obok nas Max Verstappen. Wyprzedziliśmy go w tym momencie! No dobrze, skoro tak, mamy te 6 sekund też kary, trzeba o tym pamiętać. Ciekawe, czy będzie nam dane teraz jakoś się pobawić w wyprzedzanie, czy się okaże, że faktycznie mamy jakoś... zadziwiająco szybki, no wydaje mi się, że tak, patrząc na to, jak szybko dopadłem tutaj do Gasly'ego i do Daniela Ricciardo, no to raczej tak. Gasly przed nami. Jedzie na tym komplecie, myślimy, że ma przed sobą jeszcze jeden stop. Dobrze, patrzcie, poszliśmy. Gasly łyknięty i teraz Daniel Ricciardo. Ojojojojojojo, Jezus Maria, dobrze. Jakimś cudem my wyprzedziliśmy tego Ricciardo tutaj, tu bez żadnej kolizji, bez żadnego szwanku. Przed nami z kolei Oscar Piastri i George Russell. Do jego jednego tracimy 4,5 sekundy, do drugiego 6 sekund. Ale teraz bezbłędne 2-3 okrążenia i myślę, że powinniśmy być w stanie dogonić jednego i drugiego. Już 3,5 sekundy. Okej, szybko nawróćmy. Tak jest, bardzo dobrze. Zjechali obaj do boksu! To oni mieli dopiero przed sobą! No, to jesteśmy chyba w takim razie w domu, drodzy państwo. Za nami jest oczywiście... Nie! Bez kar. Ja już wiem, dostaliśmy już wystarczającą kadrę i Verstappen jest na... Na hardach, nie na midach jak większość, jak w sumie każdy, kto tutaj jedzie. Znowu wypadłem z trasy. Ale teraz jestem mocno zestresowany tym, że Max, zupę Max. Unikaj opuszczania przez... Chyba widzą, że mam z tym pewien problem, nie? 2,2 sekundy za nami jest Max Verstappen. Ojojojojoj, ależ tu było na żyletki.
Dobrze, jest bardzo dobrze. Zyskujemy przewagę nad Verstappenem. Nie wiem, czy te 5 okrążeń przed nami, które jest, wystarczy, żeby zbudować tę przewagę na tyle, by móc mimo wszystko celebrować wygraną przez te 6 sekund doliczone. Dużo swoją drogą, to... Minuta 37. 6,7 sekundy przewagi nad... Nie udało się zrobić tego, co założyliśmy. Szkoda, ale unikę kłopotów. Głowa do góry. A Jezus Maria, szkoda, bo ja przecież za te cele będę dostawał punkty rozwoju i tak dalej. Dzięki temu rozwiążę szybciej... Boże, rozwiążę. Rozwinę szybciej auto. Ajajaj. Dobrze jest. Powiem wam tak, mam nieodparte wrażenie, że niestety 6 sekund z Verstappenem na ogonie, oj, nie uda się zrobić. Trzy? Myślę, że bylibyśmy w stanie o to powalczyć. Ja tak mogę przejechać tu? Elegancko. I jeszcze raz w prawo. Ojo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 j
okrążenie, prawda? Zgadza się. Jezus Maria. Szybszy jest. A nie, 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 my mieliśmy... A zaraz powinniśmy dostać informację o... Kurczę, chciałbym... O, czas ostatniego okrążenia. Tak, czyli jest był o sekundę szybszy na ostatnim okrążeniu. Może powinienem zmieniać i sprawdzać te informacje na przykład w takim punkcie trasy, a nie tam, gdzie jest najwięcej zakrętów. Może dzięki temu nie ryzykowałbym wypadnięcia praktycznie w każdym momencie. Dobrze, bardzo dobrze jest. Pytanie, zastanawia mnie, jak wygląda wyścig w momencie, w którym jedziemy 5 okrążeń. Czy wygląda to na takiej zasadzie, jak wyglądały te wyścigi w F2, że w ogóle nie ma pit stopów, nie ma tego segmentu ani nic z tych rzeczy, tylko po prostu się jedzie? Czy jednak tam też jest to w jakiś sposób dostosowane, że nie wiem, że opony mają żywotność 3 albo 4 okrążeń? Może. Chociaż w przypadku F2... Nic z tych rzeczy. No dobrze, chyba trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i pogodzić się z faktem, że Verstappena nie będzie nam dane wyprzedzić. Swoją drogą facet zaczął... O Jezu, nie! Ja pier... No to my w tym momencie, drodzy państwo, wypadamy nie tylko poza podium, ale wypadamy gdzieś... Nie wiem, czy był w historii taki przypadek, żeby ktoś 9 sekund kary dostał za ścinanie zakrętów. No to fantastycznie. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale chciałem, żeby im powiedział, jak wygląda aktualnie sytuacja nasza w klasyfikacji. Nie będziemy prowadzić przecież, ale myślałem, że będziesz uwzględniał też ten czas. Dobrze, popatrzcie. 9 ma Perez i Norris.
Leclerc jest na granicy tej dziewiątki. Może uda się to wyśrubować tak, no Maxa już na pewno nie, ale może uda się wyśrubować tak te czasy, żeby jednak skończyć chociażby na drugim. Dobrze, Verstappen 2 sekundy, bardzo się zbliżył teraz do nas Perez i Leclerc. No i panie. Masakra. Ten zakręt to jest po prostu dla mnie... katastrofa. Dobra. No cóż, patrząc na mój sposób jazdy, to myśląc tam w dalszej perspektywie dalekiej, niedalekiej o Grand Prix Monaco, życzę sobie powodzenia, tak po prostu, bo uważam, że szans za dużych to nie mamy. Siedem sekund, nadar. Kurczę, no powiem wam, wielka szkoda, z tym ostatnim wypadnięciem, no to już była naprawdę totalny przypadek, imba taka, że... Okej, nieźle był wzięty ten zakręt. Chociaż jakie nieźle? Kurczę, wydaje mi się, że jednak teraz ten poziom trudności się dostosowuje, ale chyba wciąż za mało. Ostatnie okrężenie. O, pierwszy raz wziąłem dobrze ten zakręt. I to naprawdę pierwszy raz. A przewaga Verstappena, raczej strata. W sumie przecież teoretycznie strata, w praktyce przewaga, nie? Bo 9 sekund z kary. Powiem wam, że to jest i tak, że te kary dostaliśmy już teraz, ale to nie, że się dowiadujemy o tym jakoś już po fakcie. Ale no niepokoi mnie to, że przewaga Leclerca spadła już do 6, Pereza do 4, do 7, Norrisa tak samo. No na pewno dostali tam info z padoku, że jesteśmy ukarani takim, a nie innym wynikiem i że trzeba docisnąć. A najlepsze jest to, a najgorsze zarazem jest to, że tam jest cała ekipa. I mam wrażenie, że wypadniemy gdzieś na jakieś miejsce 7, może 8. Minuta 30 już tylko maksa. Ole nam depcze po ogonie. Ale jaki on jest szybki, już mniej niż minuta Max Verstappen, on będzie jeszcze nurkował. Dobra, myślałem, że go będę widział w lusterku, ale chyba nie, chyba wygramy, nie, znaczy wygramy. Przejedziemy pierwsi przez metę, ale co z tego, no nie ma co celebrować tutaj, nie ma okryku, okrzyku. Na miejscu 6 ostatecznie, kończymy. Kierowcą dnia, Charles Leclerc! Pod silną presją pokazali dziś znakomitą jazdę, odnosząc zasłużone zwycięstwo w Grand Prix Arabii Saudyjskiej. No oczywiście, że Red Bull, oczywiście, że tak. Czyli co? Ciekawe, jaki hymn usłyszymy. Nigdy nie można mieć pewności, czego dokonali rywale podczas przerwy między sezonami, Crofty. Ale dziś ten kierowca jechał w sposób wręcz wymarzony. Czyli trzeci był Leclerc, a drugi był kto? Russell? Red Bull nie pozwoli sobie odebrać zwycięstwa do samego końca i cieszę się, że zwyciężyli, mając wielki wkład w rozwój sportu i po prostu nie można się nie cieszyć ich sukcesem. A nie Perez, a nie Russell. No tak, oczywiście, dwa Red Bulle i gdzieś się tam przypałętał ten jeden z Ferrari. Szkoda, że niestety nie jesteśmy to my. No oczywiście, Max Verstappen, co za zaskoczenie. Max Verstappen pierwszy, Perez drugi i Charles Leclerc. No i oczywiście wielkie tam lanie szampanikiem i tak dalej, wszystko standardowo. Moi drodzy, no
Odwaliłem Imbe Fest. Prawda jest taka, że Charles Leclerc przynajmniej jako jedyny konsekwentnie, ja totalnie nieporozumienie jakieś kompletne. Był to pierwszy wyścig. Już teraz wiem, z czym to się mniej więcej je. Jechaliśmy 13 okrążeń, no trwa prawie godzinę to wszystko, więc było tego naprawdę, naprawdę sporo. No i aktualna rywalizacja, 4 na 6 za rywalem, Charles Leclerc, więc teraz to my jesteśmy niepocieszeni, ale Leclerc sobie stoi jak Angela Merkel i kiwa głową z zadowoleniem. My raczej z niezadowoleniem, ale mimo wszystko dostaliśmy bardzo po dupie w niektórych aspektach, nie, ale ocena ogólna pozwoliła nam i tak wbić się na 75 punktów. I teraz mamy uznanie i porównanie tego uznania, włącznie 3 z premii, czy jest tutaj jakakolwiek różnica? No nie ma jakiejkolwiek różnicy, nic się tu nie zmieniło, więc ekspert do spraw produkcji, ukończyliśmy to jego wyzwanie z ukończeniem weekendu wyścigowego, przetrwaliśmy, dojechaliśmy, ukończyliśmy, więc wracamy do siedziby kierowcy przed rundą drugą, a tą drugą rundą, poczekajcie, chyba że znowu będzie jakaś animacja, a ja znowu sobie tak stoję, uwielbiam, to jest moja pasja, stoję sobie po prostu w swoim salonie, w kostiumie Ferrari i po prostu patrzę w dal i zastanawiam się, co by było, gdybym nie ściął tak 15 zakrętów? Co by się wtedy wydarzyło? Nie wiadomo. Nikt nie przewidział w ogóle takiego scenariusza, żebym ja nie ściął 15 zakrętów. Żaden nie wie. Ja też nie wiem. I wy też nie wiecie. Ale wiemy, że ten odcinek dobiegł końca.